Międzynarodowy Wspólny Gołębnik Krakus. Niedaleko Brzeska, w miejscowości Jadowniki, dwóch zapalonych hodowców gołębi pocztowych postanowiło zorganizować zawody gołębi pocztowych na najwyższym światowym poziomie. Pomysł ten przyszedł im do głowy prawie przed 10 lat i od tamtej pory prowadzą wspólny gołębnik pod nazwą Krakus. Od samego początku inwestycja ta powstawała z wielkim rozmachem. Nie szczędzono sił i środków i skutkiem tych działań są olbrzymie gołębiki, jakie mamy okazję teraz oglądać na ekranie. Każdy szczegół przy budowie tych wspaniałych gołębników był mocno przemyślany i warunki, w jakich przebywają gołębie, są wręcz luksusowe. Jak to wiedzą wszyscy hodowcy, nie wygląd zewnętrzny świadczy o tym, czy gołębnik jest dobry, czy też zły, ale liczy się przede wszystkim jego klimat. Dobra wentylacja i budowa cel i przedziałów. Gołębnik Andrzeja i Waldemara posiada wszystkie cechy dobrego gołębnika, a wygląd zewnętrzny tylko dopełnia całości. Jak to mówią nam sami właściciele, długość gołębnika znacznie przekracza długość stadionu piłkarskiego, a w chwili obecnej w budowie znajduje się kolejny boks, co jeszcze zwiększa wymiary całego kompleksu gołębników. Od samego początku postawiono na jakość i prestiż. Nagrody, jakie są tu do wygrania, należą do najwyższych w Europie. Również lista uczestników jest imponująca. Oprócz bardzo dobrych polskich hodowców, od samego początku uczestniczą w tej zabawie znani hodowcy z zachodniej Europy. Gołębnik Krakus jest więc idealnym miejscem do sprawdzenia swoich gołębi w doborowym towarzystwie. Jesteśmy z wizytą pod koniec kwietnia. Zaczął się już nabór gołębi i gołębnik systematycznie zapełnia się przedział po przedziale. Dzień dobry. Dzień dobry. No, przywiozłem gołąbeczki na wspólny gołębnik. Chciałem je tutaj oddać. Proszę bardzo. A tu papiery zostawię może wypełnione. I tutaj będziemy mogli podawać. O, ten jeden był nieszczepiony. Może od razu go zaszczepić. Gołąbki, kto nie zaszczepił, na to szczepimy od razu. Oczywiście. Od razu podajemy kropelkę na piórojady. No i zostanie zadipesowany. Wszystkie gołębie, jakie tu zawitają, są poddawane starannej opiece. Te, które nie były zaszczepione, są tu od razu szczepione i dostają preparat na piórojady. Po około 3 tygodniach wszystkie ptaki są ponownie szczepione i takie stado jest już gotowe do wypuszczenia na zewnątrz gołębnika. Organizatorzy kładą olbrzymi nacisk na utrzymanie stada w należytej formie i zdrowiu. Wielce pomocne w tym działaniu są cenne rady i badania Tomka Borkowskiego z firmy Koba. Zdrowie to podstawa każdego gołębnika i nie może być inaczej również na tym gołębniku. Będziemy na bieżąco relacjonować przebieg sezonu lotowego na tym gołębniku. W kolejnych reportażach pokażemy loty treningowe i oczywiście wielki finał, jaki odbędzie się początkiem września. Wszystkim uczestnikom życzymy szczęścia w lotach i uzyskania jak najlepszych wyników lotowych. Do zobaczenia wkrótce.